widoczek na kawiarenkę Czarna Kawka w Paczkowie. Filmuję z wieży Nyskiej. Kawiarenka Wojska Polskiego 15-17. I za chwilę wpadnę tam na mały napitek kawowy oczywiście oraz lody. Wstąpiliśmy do kawiarenki Paczkowskie Kawki i chwila dla zdrożonego turysty, chwila wytchnienia w takim prześlicznym otoczeniu. Brama Nyska, ulica Wojska Polskiego 17. Także być może to jest najlepsza kawiarenka w Paczkowie. No i takie przysmaki, kafela, jak to jest, maciato, tak? No i jakieś lody, latte maciato, rogaliki, jakieś lody i zabieramy się do konsumpcji w wybitnie zabytkowej atmosferze. Jeszcze raz kawiarenka pod kawkami. Lody znikają. Tak. Pod kawkami, ale w zasadzie czarna kawka. Nazwa się wzięła podobno z tego, że Paczków jest słynny z ilości kawek ptaków, które tutaj sobie ładnie osiadły. Być może jak oglądasz jakiś mój inny filmik z wizyty wokół murów obronnych, to być może słyszałeś te poczciwe ptaki kawkujące wszędzie. Kra, kra. Kawka i lody powoli zniknęły. Żona zachwycona daje zdjęcia na fejsa, co skonsumowała, a w zasadzie co skonsumowaliśmy. Także wszystko musisz kamerować. Wszystko. Kawiarenka Czarna Kawka na Wojska Polskiego 15-17 w Paczkowie, niedaleko bramy bodajże Nyskiej. Na pewno jest godnym miejscem. No fajnie, to jest przyjemne. Dla przypadkowego turysty. Dla zdrożonego i chcącego się napić kawy mrożonej z lodami albo frappę. Jakbyś nie wiedział gdzie, to jeszcze raz pokazuję ci adres i otoczenie tej kawiarenki. Ulica Wojska Polskiego, Paczków, Bramanyska. Chyba Bramanyska.